Siemaneczko, z tej strony Szkapa i zapraszam do Winchstand. Mamy, co tutaj mamy? Mamy ten nasz ulubiony chyba bazę wojskową, cośmy nie skończyli. Próbujemy się za nią zabrać. Dobra, może skupimy się na robocie. Dobra, będziemy rozwalać po kolei tutaj te obiekty. Powyszukujemy, co gdzie tutaj jest. O. Tak daleko chyba mi nie sięgnie ta snajpera. Niech on sobie podejdzie tutaj bliżej, żeby nie musiał szukać tych zwłok tak daleko. Nie chcę podejść. Dobra, uwalamy go. No to zbliżamy się tutaj do nich. Tu jest jeden. Ściągnięty. Dobra, zajmiemy się tym. Ściągnięty. Tutaj gdzieś jakiś wozi. Ściągnięty. O, ten się tam chowie. Dobra. Jestem pewien, że zwykle nic z nich nie będzie. To już jest po prostu standard. Że są puści. Tutaj rozwaliłem gdzieś te wieżyczki, ale wydaje mi się, że to wszystko znikło. Tak, więc trzeba to rozwalać szybko i szybko zbierać. Szybko rozwalić. W miarę szybko zbierać, bo fajne rzeczy w nich są. Ale trzeba właśnie to szybko robić. Bo jak zostawiamy, to po prostu zniknie wszystko. Tu jeszcze gdzieś mi jakiś ludek biegał, czy coś. Jest na pewno jeszcze ten robot jeden. O, dobra. One fajne rzeczy mają te roboty. Przydatne rzeczy. O, jakaś część elektryczna. Nie widziałem takiego czegoś jeszcze w grze. Więc może się tu zapowiadać ekstra przeszukiwanie. Muszę tutaj niżej sprawdzić, czy czegoś nie ma. Żeby mnie tak od tyłu nie znaleźli. Dobra, leży. Jeszcze tu mógłby być jeden gdzieś. Dobra, nie, tu chyba mamy czysto już. Po budyneczku, ale nie można tutaj wejść? Można, można, można. Dobra, wejdziemy i zobaczymy, co jest w środku. Magazyn, trzeba uważać, aż gdzieś coś nie wyskoczy na nas. Amunicja. Szukamy dalej. Kontenery pozamykane, skrzynia. Drewno. Co jest dalej?
Tutaj. O. Tutaj nam questa zrobiło. I amunicja. No więcej lepsze rzeczy były na zewnątrz chyba niż tutaj w środku. No i dobra, chyba tyle tutaj. No dobra, no to wychodzimy. Dużo tych robotów, tych części tutaj jest. No myślałem, że to będzie dłuższe. Zajmie nam to więcej czasu. Ale jednak nie było to takie straszne. Było ich dosyć sporo, no chyba najwięcej jakich widziałem na razie. Co myśmy w ogóle wydropili? Jakieś mikro coś tam. Trochę amunicji, dwie części, ale metalu chyba nie mamy. Plecak. Potrzebujemy, a scrub jeden, no kornam ich, potrzebujemy więcej. No dobra, nie jest źle. Zobaczymy nasze lokacje na mapie. Tutaj możemy dać następną tą naszą lokację. Te nasze lokacje, czekajcie, bo coś się mi tutaj. Poprzestawiało, dobra, już mi wszystko tylko działa. Tą uznajemy za skończoną. Dobra, jest. A dobra, niech sobie jest tutaj. Ten krzyżyk nie umie trafić. Myślę, gdzie byśmy tu teraz podjechali. Myślę, żeby nie było za daleko. To pojedziemy tam na tamtą lokację. Tak myślę. Pojedziemy na tamtą lokację. Trochę tej trasy będzie, może coś jeszcze po drodze znajdziemy. I zwiedzimy to, no bo takie jakieś czytamy, że będzie dłuższy odcinek, a to tak jakoś szybko nam się skończyło. Ale tu jest 700 metrów, to nie jest tak daleko. Możemy sobie zapisać w razie czego. Wiecie, no... W wcześniejszej wersji ta gra się zwieszała dosyć często, no teraz jak na razie jedziemy bez zwiasy. Więc nie jest źle, może już tu coś poprawili. O, bandyci tu są. O, morda. Ich tu jest. Ich tam jest. Nawalamy się. Nawalamy się. Bandyci mnie tu atakują. Ile ich tu jest? Co to za zasadzka? Skąd ich się tyle tu wzięło? Dobrze, że nie zależy skąd dostał. Skąd ich się tutaj tyle wzięło? Co to jest? Dobra, chyba nie ma sensu ich nawet przeszukiwać. Ale... Co to tutaj jest? Patrzcie. Wstępny. Czyżby tu była jakaś ich... terytorium? Na mapie tu nic nie ma. Ale możliwe, że gdzieś coś będzie, jakieś ukryte coś. Troszkę zebrał, autko mi też troszkę zebrało. Tako.
To ja tu nic nie widzę, żeby tu coś było. Ale to po prostu jest, żeby sobie tak zwyczajnie nie przejeżdżać przez drogę. Widzicie, tutaj jechałem, myślałem, że mnie nic nie zaskoczy. A tu na mnie wyskoczyło, tam jest chatka. Idziemy tą chatkę zobaczyć. A tu na mnie wyskoczyli. Dobra, weźmiemy shotgunówkę. O, alkohol i doniczka, no elegancko. I na mnie tutaj wyskoczyli. Ja wiecie co odkryłem? Odkryłem, że jest taka kamera też. Możemy też mieć taką kamerę. To niedawno odkryłem właśnie. Coś, że klikał. Paliwa nie mamy. I mi się taka kamera włączyła. Plecak. Cross. Tak, paliwo się nam kończy, ale ja wolę jako tako na takiej. Gdzie my to mamy jechać? Tamtą stronę. Dobra, nawracamy i jademy tam. Bo możemy nie dojechać. Może się nam paliwo skończyć. Potrzebujemy na dwie, no chyba na powrót. Jeżeli nie znajdziemy teraz paliwa, to będziemy z buta targać. Zastanawiam się, czy to już skręcamy. Czemu w tą stronę? To mamy kręcić w prawo, nie? Czemu tam? A, bo to jest z drugiej strony, dobra. Ci mapa nam odwróciła. Podjeżdżamy spokojnie, bo nie wiem, co mnie zaatakuje. Jakiś domek. To jest worek ziemi. Elegancko. Chodzimy, przeszukujemy. Jest serek jakiś. Trochę drewna. Grzybki, ale grzybków chyba już nie będę zbierał. To już troszkę za dużo tego. Nasionka, alkohol. No i tyle. Chyba w miarę fajna lokacja. To jest na pewno ta lokacja. No tak by to wyglądało, że to jest to. No brakuje nam jeszcze 60 metrów, ale... Przyjedziemy trochę, ale to by wyglądało, to jest to. No, na 100% to jest ta lokacja. To jest ta lokacja, jak się nie mylę dobrze. Dajemy łapkę. Tutaj. Tutaj xika. I następna lokacja jest zaliczona. No patrzcie, jak nam tych lokacji ubywa. Myślę, że trzeba by było nie szaleć, tylko wracać, bo paliwo mamy gdzieś tutaj chyba, tutaj nawet, tutaj na dole mamy paliwo, więc daleko jechać. Nie wiem, czy tutaj też gdzieś jest u góry stacja benzynowa, na przykład to, bo jest takie przydrożne. Mogłoby być to i to. Więc boję się, że jak tutaj pojadę, to nie wrócę. O, tutaj zaznaczamy lokację sprawdzoną. Dobra, no to stacja zaliczona. Mamy stację. Mamy autko napełnione. Więc myślę, że będziemy mogli w dalszych odcinkach przeszukiwać dalej. A na razie to wszystko. Dzięki za oglądanie. Subskrybujcie kanał i do zobaczenia. Cześć wam.